Przyjaciele Warszawo, witajcie wszyscy tutaj. Przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć najważniejszą informację w życiu każdego człowieka. Nie jestem tu, żeby mówić o Bozi. Nie jestem tu, żeby mówić o martwych posągach. Jestem tu, żeby wam powiedzieć, że w tym momencie jest wojna, jest bitwa o życie i o śmierć. Jest wojna o twoją żyć, o twoje życie. Jest wojna, jest walka teraz o twoją duszę, o twoją przyszłość. I jestem tutaj, żeby ci powiedzieć, że jest zwycięzca. Zwycięzca, król armii, który zwyciężył, który pokonał śmierć, który przyszedł na ziemię i dał list zwycięstwa, Ewangelia, to list zwycięstwa, Ewangelia, to moc do twojego życia, przyjacielu, Ewangelia. To słowa życia. Ludzie tutaj są obojętni na te słowa, bo ten świat, ten kraj jest przepełniony informacją o Bogu. Ale to nie jest prawdziwa informacja. Bo Jezus Chrystus to nie Bozia. Jezus Chrystus to Król Królów. To Pan Armii. Jezus Chrystus jest jedyną deską ratunku dla każdego człowieka. Jezus Chrystus jest jedynym źródłem spełnienia i szczęścia. Ludzie szukają szczęścia. Ja też kiedyś szukałam szczęścia. Szukałam go wszędzie. Próbowałam uspokajać swój rozpędzony umysł medytacjami. Próbowałam zagłuszyć smutek w swoim sercu modlitwami do obrazków. Próbowałam coś zdobyć od Boga przez to, że chodziłam na jakieś pielgrzymki, ale to nic nie działało. I kiedyś w akcie desperacji powiedziałam do Boga, którego nie znałam. Powiedziałam, jeżeli Ty jesteś, jeżeli jesteś prawdziwy, to ja chcę prawdy. Ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę prawdy o tym, gdzie Ty jesteś. W jakiej religii, w jakim nurcie, w jakiej filozofii, gdzie jesteś. Z płaczem i z wielkim wezwaniem z głębi swojego serca powiedziałam do Boga, którego nie widziałam. Powiedziałam, chcę prawdy, nie chcę religii, nie chcę filozofii, nie chcę następnego jakiegoś czegoś, żeby zapchać swoje serce. Chcę prawdy. I stało się coś tak pięknego, tak niesamowitego. Nigdy się tego nie spodziewałam. Przyszedł do mnie żywy Jezus. I to nie była żadna Bozia. To było spotkanie z miłością. To było spotkanie z dobrem. Ja wtedy zrozumiałam, że Bóg jest dobry. Że On chce dla mnie dobra. On przyszedł na ziemię, złożył sam siebie na ofiarę, aby każdy, nie dobry tylko, nie tylko taki bez grzechu, ale każdy człowiek, który uwierzy, który prawdziwie uwierzy w swoim sercu, że Jezus żyje, że On wstał z martwych. Każdy człowiek, który wezwie imienia Jezusa, który podda się
pod autorytet największego imienia w całym wszechświecie, Yeshua, Jezus. To najpotężniejsze imię. Najpotężniejsze imię. I On teraz tu mówi do ciebie. Jest walka o twoją duszę. Ale On jest drogą. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Od czego? Od wszystkiego. Od śmierci, od nudy, od pustki, od tego, że trzeba załadowywać się nowymi doświadczeniami. Trzeba szukać spełnienia, trzeba szukać szczęścia, trzeba latać po imprezach, trzeba się uchlać, bo nie ma tego spełnienia nigdzie. Trzeba szukać rozrywki. Ale kiedy otworzysz swoje serce realnie na żywego Jezusa, kiedy realnie uwierzysz i przyjmiesz Go do swojego serca, kiedy to zrobisz szczerze, to On przyjdzie i skończy się ta pustka, skończy się to coś, za czym się goni, to pragnienie, którego nie można zaspokoić, to się skończy, bo znajdziesz spełnienie i szczęście. Jakie spełnienie? Takie, jakiego nigdy do tej pory nie znałeś. Więc nie jestem tutaj, żeby ci załadować następną jakąś teologię. Jestem tu, żeby ci powiedzieć, pokazać ci drogę. Jest droga. Jest droga i ona jest dobra. Na tej drodze nie zbłądzisz. Na tej drodze będziesz ocalony. Na tej drodze będziesz miał życie w pełni. Życie wieczne nie tylko. Życie w pełni, przyjacielu. Jeżeli otworzysz swoje serce, bo jest wojna o twoją duszę teraz. Ja nie jestem tu dlatego, że mi się nudzi. Jestem tu dlatego, że jestem wysłannikiem Jezusa Chrystusa. I On mnie posłał do ciebie, aby ci powiedzieć, że jest rozwiązanie. Jest droga. Na co? Na twoje lęki przed śmiercią. Na twoją pustkę. Na lęk przed nieznanym. Na lęk przed śmiercią, chorobą, COVID-em, czymkolwiek. Bo nigdzie tutaj, w tym świecie, nie ma poczucia bezpieczeństwa. Nie ma kotwicy. Kotwice można jedynie znaleźć w Jezusie Chrystusie. I to nie jest religia, to nie następna teologia. Przyjacielu, to życie. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz Jezusa Chrystusa, abyś żył. Abyś był bezpieczny, abyś był zbawiony, abyś był wolny od swoich pragnień, od siebie samego, od swojej pustki. Abyś był wolny, abyś był spełniony, szczęśliwy w sercu swoim, szczęśliwy w duszy swojej. Jezus przyszedł, aby dać ci pełnię życia. I tylko głupiec to odrzuca, przyjacielu. Tylko głupiec odrzuca to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze. I ja się teraz modlę. Modlę się o to, że łuski spadają z twoich oczu. Łuski spadają z twoich oczu. I że prawda ci jaśnieje. Życzę ci tego, przyjacielu. Amen.